Zawarte dotychczas y, umowy o przetwarzanie danych osobowych w większości przypadków y, będą musiały być aneksowane. Wynika to z tego, że obecny stan prawny tak naprawdę określa tylko i wyłącznie y, cel przetwarzania, y, zakres danych osobowych, które mają być przetwarzane, no i jak gdyby warunki funkcjonowania y, pomiędzy procesorem, czyli podmiotem, który przetwarza dane, a administratorem. Natomiast zgodnie z przepisami. Y, RODO, zakres rzeczy, które muszą być y, uregulowane w treści umowy o przetwarzanie danych osobowych jest dużo szerszy. Y, Agencja Public Relations w swojej umowie z administratorem danych Generalnie będzie musiała wskazywać podmioty, z którymi ma podpisywane umowy w zakresie podpowierzenia przetwarzania danych osobowych. Ale również możliwe jest takie rozwiązanie, w którym administrator, czyli klient agencji, będzie w sposób blankietowy udzielał upoważnienia na to, żeby agencja, jak gdyby, dobierała sobie tych podprocesorów. Agencja każdorazowo będzie musiała informować administratora o czynnościach, jakie są przeprowadzane właśnie przez tego podpowierzającego, o jego danych. A także o tym, jakie zabezpieczenia, jakie gwarancje on daje. Administrator w każdej chwili może złożyć sprzeciw odnośnie korzystania przez agencję z usług konkretnego podprocesora. Freelancer, który chce pracować dla agencji, PR, raczej powinien być traktowany w zakresie przetwarzania danych osobowych nie jako jej pracownik, ale raczej właśnie jako podprocesor. Jest to dużo korzystniejsze dla y, agencji, z tego względu, że to freelancer jest zobligowany do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.